Niedziela rana. Cześć, a my właśnie jesteśmy na dolnej stacji ośrodka narciarskiego Mosorny Groń w Zawoi i właśnie nadjeżdża moja żona. Mosorny Groń w Zawoi jest fajnie zlokalizowany, bo można bardzo łatwo do niego dojechać, czy z Krakowa jadąc za Kopianką i później kierując się na Jordanów i Maków Podhalański na Zawoje, czy też od Żywca, czy też od Wadowic, a nawet z Nowego Targu tutaj przez Jabłonkę i Zubrzycę. Przy dolnej stacji na kolejce linowej Mosorny Droń mamy od razu parkingi i niestety mamy tylko jedną trasę zjazdową i jest to trasa czerwona o różnym stopniu nachylenia, co zaraz zobaczycie na film, bo nią pojedziemy. Zapraszam na film. A my już wsiadamy sobie tutaj na krzesełka, bo to jest kolejka krzesełkowa, cztero chyba osobowa, o ile pamiętam, tak czteroosobowa, to widać. Opuszczamy sobie tutaj zabezpieczenie, barierkę i ruszamy dalej. I tutaj widzicie już dolną część, ostatnią końcową odcinka i to jest według mnie najbardziej stroma część na tej całej trasie. Można tu nabrać dużej prędkości i uwaga, bo mamy mało później krótki odcinek do wyhamowania. Także ci, co osłabili, jeżeli niech się za bardzo nie rozpędzają. I już sobie jedziemy. Co do samej kolejki, to ja na Mosorny Groń wjeżdżałem chyba ostatnio, to było ponad 20 lat temu i od tego czasu ona się nie zmieniła. Minusem jest to, że jedzie ona niestety bardzo wolno. Natomiast muszę pochwalić Mosorny Groń za warunki utrzymanie trasy, bo były wręcz perfekcyjne. Żadnych mult, trasa bardzo dobrze przygotowana, dobre warunki śniegowe. I było super. No i tutaj widzicie początek tego ostatniego, bardziej stromego odcinka. A tutaj widzicie od góry ten bardziej stromy odcinek. Tam z tyłu jest parking i droga z Zawoi, która prowadzi z tej strony, szkoda, że jest zachmurzenie, bo było widać świetnie Babią Górę, bo Góra i Babie Górski Park Narodowy jest Zawoi, a tutaj widzicie ten bardziej płaski odcinek, który się ciągnie na przestrzeni tam kilkuset metrów, tam od momentu, który widzicie. Ja skróciłem, obciąłem ten odcinek na ten bardziej płaski, bo żeby nie zanudzać, kolejka dość wolno jedzie, tak by trochę to trwało kilka minut. Natomiast tutaj się zaczyna właściwie ten bardziej płaski odcinek i pędzi tam na dół. Natomiast od samej góry leci trasa o takim nachyleniu, jak tutaj widzicie. Jest to ta trasa czerwona, natomiast ten płaski to bym powiedział, to jest bardziej trasa niebieska i w sumie nie jest bardzo trudna ta trasa. Ja bym ją porównał trochę do trasy takiej czerwonej, która jest na Chantori. Widziałem tu początkujących narciarzy, którzy jakoś dawali sobie radę. Można to, że były dobre warunki, także jeśli trochę już jedziecie na nartach, to myślę, że sobie dacie radę. Natomiast tu, gdzie teraz widać, to będziemy wjeżdżać w las i tam już się ciągnie kolejka aż do samej góry, więc zakończę nagrywanie, tutaj pokazywanie kolejki. Widziałem te spektakularne wypadki, o teraz tam widać poprawę, jak się ktoś wywrócił. Na szczęście jak zjeżdżałem, nic się mu nie stało, bo nie widziałem gobrowców. No i tyle w sumie widoków z kolejki, bo już wjeżdżamy las. Natomiast jak widzicie, jest w nocy trochę posypało śniegu, dosypało, więc nawet w tym lesie bardzo fajny klimat był, ośnieżone wszystko. Fajnie, fajnie, bardzo mi się podobało. A tam widzicie już szczyt i tam jest górna stacja i zaraz się tam spotkamy. A my już dojeżdżamy do górnej stacji, wyjeżdżamy z tego lasu i tutaj widzicie wieżę widokową, po prawej można tam wejść, oczywiście nie było w chmurach, więc widoków za dużo nie było. Natomiast gdy wysiadamy z kolejki, można skręcić lewo i tutaj jechać lewo, ominąć kawałek strąższego stoku, który jest po prawej. Ja natomiast będę się kierował w prawo, bo lubię po prawej. W sumie dobrze, że ta kolejka jechała w lesie, bo było zimno i trochę wiało, więc było minus 9 przy dolnej stacji, więc nie zmarzliśmy. A my już tutaj właśnie dojeżdżamy, tak to widzicie, jest na górze, podnosimy barierkę i tak jak powiedziałem, my sobie z żoną tutaj będziemy skręcać zaraz w prawo. Można skręcić, tak jak wspomniałem wcześniej, w lewo i kawałek stromszego odcinka ominąć i skręcamy sobie w prawo, wysiadamy. Nie ma na co czekać, jesteśmy na górze, ruszamy na trasę. Tutaj tylko uwaga, bo z prawej mogą wjechać ci, co wysiedli na kolejce w lewą stronę i już pędzimy sobie na dół stokiem. Stok jest taki sobie czerwony, stromy. Ja tu nabieram dość dużej prędkości. Super były warunki. Jechałem tu ponad 70 na godzinę, także
spędziłem, jak widzicie. I sobie tak tutaj śmigamy. Ten bardziej stroma część już minęliśmy. Tu jest takie lekkie wypłaszczenie trochę. Ja zaraz stanę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda od góry. O, tak to właśnie wygląda. Tam jest szczyt. A my sobie ruszamy już dalej. Ja za chwilę znowu nabiorę prędkości. I tu jest lekko bardziej płasko, także, ale mimo wszystko da się rozpędzić, dojeżdża do takiego jakby załamania i tu jest kawałek bardziej stromy odcinek i za tym odcinkiem już wjedziemy na tą część płaską, którą widzieliście z kolejki o tutaj i tutaj sobie już będziemy taką niebieską w sumie trasą, bo to mi wyglądało taką na niebieską, jest płasko, można sobie tutaj szusować, uwaga na słupy na środku. A tak to wygląda patrząc właśnie od dołu, tam widzicie ten bardziej stromy i tu widzicie bardziej płaski on część stoku, a tam już widzimy dół. I co? No to jest, warunki są super, ale trasa nie jest łatwa. Warunki są super, nie? Zawsze jest przygotowana. Ale no, nie jest najłatwiejsza. Nie, nie jest tak. Nie. Dla mnie a tak. I ruszyliśmy dalej z żoną, jeszcze jakieś 100, 150, 200 metrów i tam będzie już końcówka tego, ta bardziej strona, którą widzieliście z kolejki, a tam widać już dolną stację i tutaj widzimy ten płaski odcinek od dołu patrząc, no a tam już mamy dolną stację z parkingami, więc zaraz sobie ruszamy na dół. Tutaj jeszcze jedzie moja żona, ja na nią chwilę poczekam, natomiast zawsze nasz teraz tu jesteś po lewej stronie stoku, ja pojadę na prawą stronę stoku i zaraz to zobaczycie, bo tam jest bardziej stromo, bo jesteśmy na prawej stronie stoku, tu mi się bardziej podobało, wiecie czemu? Dlatego, że tu wydawało jest trochę dłuższy ten stok i bardziej stromy i nabieram prędkości. Uwaga, tam ktoś chyba się wywrócił. Natomiast sobie szusuję, dojeżdżam na dół i tu mamy krótki odcinek na wyhamowanie, jeśli nabierzecie prędkości. Ja na tym już kończę, jeśli się odcinek podobał, to polubcie. Dziękuję za oglądanie, do widzenia. Subskrybujcie mój kanał i dajcie lajka w górę. Cześć, do zobaczenia na stoku.